Cześć. Dzisiaj kilka słów na temat tego, jaki jest najgorszy partner czy partnerka dla wysoko wrażliwej osoby. Zapraszam do oglądania. Jeżeli jesteś pierwszy raz na kanale, ja nazywam się Beata Mongolska. Wspieram ludzi w rozwoju osobistym i duchowym. Więcej informacji o mnie znajdziesz na mojej stronie beatamakolska.pl. Najgorszy partner czy najgorsza partnerka dla wysoko wrażliwej osoby. Powiem Ci dziś o tym, jakie to są cechy, których być może lepiej unikać, jeżeli chcesz się z kimś związać. To, co dzisiaj powiem, wynika nie tyle z badań naukowych, co bardziej z moich rozmów, ze współpracy, z lat rozmów z ludźmi, z tego, co czuję się od drugiego człowieka, z obserwacji, z badania przestrzeni energetycznych. Przede wszystkim najgorszy partner czy partnerka dla wysoko wrażliwej osoby to człowiek agresywny. Wysoka wrażliwość ma to do siebie, że jest ogromnie przecież, prawda? To są ludzie ogromnie emocjonalni, ogromnie empatyczni. Tam najczęściej nie ma żadnej przestrzeni na akceptację przejawów przemocy czy agresji. W związku z tym, kiedy jest partner bardzo agresywny, dana osoba wrażliwa jest w ciągłym stresie. W przypadku wysoko wrażliwych osób zaraz idzie to w dolegliwości fizyczne ciała, dlatego że ciało nie jest w stanie unieść tak ogromnej dawki stresu i zaczyna chorować, zaczynają się różne dolegliwości. Także najgorszy partner to partner przede wszystkim agresywny. I powiedzmy sobie szczerze, agresja czy stosowanie przemocy względem innych bądź zwierząt, to już w ogóle widać od razu. Nie trzeba tutaj specjalnie mocno poznawać drugiego człowieka, widać to po prostu od razu. Kolejna cecha, na jaką warto zwrócić uwagę, gdzie nie jest to najlepszy partner dla wysoko wrażliwej osoby, raczej najgorszy, to jest pewnego rodzaju nieprzewidywalność, czyli taka zmienność zachowań. To często idzie w parze z neurotyczną postawą, i tu już jesteśmy bardzo blisko czegoś, co nazywane dzisiaj narcyzmem. W momencie, kiedy poznajesz takiego człowieka i on ma bardzo dużo zachowań neurotycznych, czy właśnie przejawia narcystyczne postawy, to wiele wysoko wrażliwych osób wpada w taką pułapkę, że im się wydaje, że w tym drugim człowieku jest też wrażliwość. I wydaje im się, że wow, czyli będzie nas łączyć ta sama wrażliwość. Tylko że tak nie jest i te rzeczy czuć od razu. Coś ci tam nie pasuje. To jest taki wieczny taniec, przyciąganie, odpychanie i to jest dosyć bolesne. To jest takie odczucie, że ty jesteś odrzucona czy odrzucony i nie wiesz w zasadzie, co się stało. Czyli nie ma takiej klarowności komunikacji. Osoby tego typu, o takich neurotycznych, narcystycznych zachowaniach, potrafią świetnie udawać wrażliwość też, potrafią świetnie udawać empatię też. Także z zewnątrz może to wyglądać zupełnie inaczej. Tylko jeżeli ty przejawiasz wysoką wrażliwość, to ty poczujesz, że coś ci się nie skleja. Poczujesz, że coś jest nie tak. I teraz tylko od ciebie zależy, czy ty podążysz za tym odczuciem, czy nie? Czy przyjmiesz to, co jest tobie pokazywane na zewnątrz? I to jest jeden z najczęściej popełnianych błędów. Przyjmowanie tego, co na zewnątrz, i tworzenie swojej własnej iluzji, swoich własnych wyobrażeń na ten temat, tak? W przypadku wysoko wrażliwych osób. Kolejny partner, który jest najgorszy, czy partnerka dla wysoko wrażliwej osoby, to jest człowiek dołujący, zdołowany, który non-stop narzeka. Słuchajcie, są tacy ludzie, których teoretycznie w ich życiu nie dzieje się nic aż tak złego, można by było powiedzieć, stojąc z boku, choć oczywiście każdy człowiek ma prawo daną rzecz przeżywać inaczej. Natomiast jeżeli twój partner, czy partnerka, czy potencjalny nawet człowiek, z którym chcesz się związać, przejawia taką postawę, że w momencie, kiedy się z nim spotykasz, on cały czas narzeka, marudzi, dołuje, mówi ci o tym, co jest nie tak, mówi ci na przykład o sprawach politycznych, jest w to bardzo mocno zaangażowany i wywala
te negatywne emocje na ciebie, to szanse na to, że będziesz rozwijać skrzydła w takim związku i będziesz najlepszą wersją siebie, są raczej kiepskie. Zobacz, wysoko wrażliwy człowiek jest zwykle nastawiony na osobę, którą kocha. W związku z czym, jeżeli osoba, którą kochasz, jest cały czas nieszczęśliwa, prędzej czy później zacznie to dotykać też ciebie. Prędzej czy później będziesz się spotykać z taką postawą własnej bezsilności albo złości, że no już nic się nie możesz zrobić dla tego człowieka, a próbujesz i próbujesz i próbujesz. Czyli jest to ogromny wydatek emocjonalny i energetyczny, tak? Dana osoba jest nieszczęśliwa, bo tak wybiera. Nie wiemy, czy taką ma konstrukcję mózgu, czy nie umie sobie poradzić ze swoimi emocjami. Natomiast tutaj się pojawia ta pułapka ratowania kogoś, tak? Wyciągania go z jego dołka emocjonalnego. Nie możesz brać na siebie odpowiedzialności za czyjeś permanentne złe samopoczucie. Po prostu nie możesz. To ciebie zniszczy wewnętrznie i nie będziesz w stanie podzielić się ze światem tym, co masz w sobie najlepszego. Oprócz tego, co powiedziałam, najgorszym jeszcze partnerem czy partnerką dla wysoko wrażliwego człowieka jest taka osoba, która jest zamknięta na ciebie. Można mieć swoje pasje, swoje zainteresowania, można się różnić w jakiegoś rodzaju preferencjach czy nawet w poglądach, ale to się czuje, czy dany człowiek jest otwarty na ciebie, czy jest ciebie ciekawy, czy cię słucha z zainteresowaniem, czy nie. Jeżeli ten partner jest zamknięty dla ciebie, to nie jest to często wystarczające dla wysoko wrażliwej osoby do przerwania relacji, zwłaszcza jeżeli coś już razem zbudowaliśmy. Zbudowaliśmy dom, zbudowaliśmy rodzinę, zbudowaliśmy jakieś życie, które jest dosyć przewidywalne i wygodne. Natomiast nie czuję się wtedy tej głębokiej satysfakcji ze związku. Jakaś ogromna część ciebie wtedy po prostu nie ma spełnionych swoich podstawowych dla wysoko wrażliwej osoby potrzeb, bo wysoko wrażliwa osoba ma potrzebę tej głębi relacji. Pamiętacie, ja to mówiłam też w filmie dotyczącym badań nad mózgiem wysoko wrażliwym, gdzie kwestia tego, w jaki sposób funkcjonuje mózg wysoko wrażliwych osób, ten układ limbiczny, układ emocjonalny, całe życie wysoko wrażliwych osób toczy się wokół relacji i emocji. W związku z tym, jeżeli ta główna relacja, tak to nazwę, nie jest satysfakcjonująca, nie ma tam intymności, głębi przywiązania, miłości, wzajemnego szacunku i przyjaźni, to bardzo duża część potrzeb nie jest zaspokojona. I wtedy przy takich osobach trzyma wysoko wrażliwe kobiety czy mężczyzn ta niechęć do rozwalenia świata innym. Jeżeli stworzyliśmy dom i mamy dzieci, to ta wizja tego, że mogę sprawić tym dzieciom przykrość odchodząc, mogę zniszczyć ten dom i tym samym bardzo źle to na nich wpłynie, to wtedy trzyma ludzi w takich związkach. I oni wtedy nie mają tej głównej relacji bardzo głębokiej, próbują zaspokoić tą potrzebę w inny sposób, czy to właśnie poprzez nawiązywanie przyjaźni, rozwój osobisty, kursy czy warsztaty, tak, pogłębianie świadomości, dochodzenie do tego, o co mi chodzi, dlaczego tak się stało, jak się stało i co mogę z tym zrobić dalej. Ale ta niechęć do zranienia bliskich wokół bardzo często trzyma daną kobietę czy mężczyznę przy tym partnerze, który jest zamknięty emocjonalnie. Czasem dzieją się cuda i ten partner się otwiera, jeżeli on też pracuje nad sobą, jeżeli widzi, że jest do tego potrzeba. A czasem te cuda się nie dzieją, bo w drugim partnerze po prostu nie ma tego rodzaju głębi albo jest tak duża niechęć czy opór na zmiany. Bardzo ważna jeszcze rzecz na koniec. Słuchajcie, większość z tego, co powiedziałam, wysoko wrażliwe osoby czują, wiedzą, odbierają w momencie, kiedy poznają takiego człowieka. Gdy ja rozmawiam z osobami, które są w kryzysie związku bądź no, przechodzą jakiegoś rodzaju osobiste kryzysy i tu wychodzi, że ten partner czy partnerka nie jest wspierający, wręcz przeciwnie, jest agresywny, wybuchowy, jest oceniany jako niedojrzały, tak? Nie mamy wspólnego poziomu świadomości tutaj, to bardzo często wynika z tego, że to już wiedzieliśmy na początku. Tylko co się działo? Zostały zignorowane te sygnały, które się czuło tutaj.
tak? Tłumaczyliśmy sobie. Wysoko wrażliwa osoba bardzo często wtedy wchodzi w stan tłumaczenia kogoś. Jeżeli mamy też odpowiednie programy z dzieciństwa, tak, to tłumaczymy. On tak nie chciał, on jest w trudnej sytuacji życiowej, ona normalnie by tak nie zrobiła, ale miała trudne dzieciństwo, ona jest w procesie zmiany, tak? Czy tak jak już teraz, gdy ktoś pracuje nad sobą i już mamy tą świadomość różnego rodzaju zachowań asertywnych, i na przykład partner unika rozmowy na jakiś trudny temat, temat dla ciebie ważny, i mówi: ja nie będę o tym rozmawiać, nie teraz, nie w tym momencie, to jest dla mnie trudne, nie życzę sobie tego rodzaju zachowań. I z jednej strony to się może wydawać: wow, ale on jest asertywny, też bym tak chciała, a z drugiej strony wciąż twoja potrzeba nie jest, nie była i prawdopodobnie nie będzie zaspokojona, bo z drugiej strony nie ma otwartości. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!